Cieszę się, że znowu się widzimy. Kolejny dzień przed nami. Kolejne zadania, obowiązki. Dzisiaj bardzo ważne pytanie. Czym dla Ciebie jest ewangelizacja? Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia nasi goście. To niesienie Pana Jezusa w te miejsca, gdzie jeszcze Go nie ma, a także przypominanie ludziom o Nim, tym ludziom, którzy o Jezusie zapomnieli. Skończyły się czasy, kiedy ludzie sami zaczynają przychodzić do Kościoła, szczególnie młodzi. To jest bolesne, ale tak jest. I ewangelizacja to jest taki krok, że po prostu, nawet nie desperacki, ale krok wyjścia na zewnątrz, wyjścia z sakrystii, z salek. W naszej wspólnocie to zaczęło działać. Przez 30 lat nie przychodzili ludzie. Zaczęli przychodzić w momencie, kiedy wyszliśmy z salki i zaczęliśmy robić jakieś rzeczy na zewnątrz. To jest okazja, żeby przyprowadzić kogoś do Pana Jezusa, tak jak święty Andrzej przyprowadził swojego braciszka. To rachunek sumienia dla mnie, z tego, czy potrafię przyznać się do Boga, czy potrafię o Nim mówić, wyjść do drugiego człowieka, a czasem do tego człowieka, który jest najbliżej mnie, mojej rodziny, moich bliskich. To jest rachunek sumienia. Wychodzeniem z Jezusem do drugiego człowieka, bo doświadczam tego i w czasie właśnie koncertów często to, co robię, nazywane jest ewangelizacją. Ja nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, czy to rzeczywiście tak działa. Natomiast to, co mogę, to się dzielę. Tym, co mogę, to się dzielę z ludźmi, spotkaniem w życiu z Jezusem Chrystusem. Głoszenie prawd Bożych, to głoszenie dobrej nowiny, to także mówienie o życiu Pana Jezusa, ale nie tylko słowami, ale przede wszystkim swoim życiem, czyli świadectwem. To dzielenie się prawdą Ewangelii, dzielenie się spotkaniem z Nim i głoszenie dobrej nowiny, bo Ewangelia to jest dobra nowina o Bogu i człowieku. A czym jest ewangelizacja dla Ciebie? Jak przeżywasz ją w swoim życiu, w swojej codzienności? Pomyśl dzisiaj nad tym, podziel się z nami. Ale może też dzisiaj jest właśnie ten dzień, by zapytać siebie, czy powiedziałem już dzisiaj komuś o Jezusie? Może komuś, kogo spotykam każdego dnia? A może komuś, kogo przypadkowo spotkam na ulicy? Niemożliwe? Spróbuj. Ludzie chcą usłyszeć o Jezusie. Powodzenia. Niech On Cię prowadzi. Do zobaczenia.